Cześć, z tej strony Legion, witajcie. To już 8 odcinek. Jesteśmy na Krecie i dzisiaj w końcu pójdziemy skończyć ten pierwszy akt, ubić Minotaura. A tutaj początek sobie zaczniemy od zwiększenia pojemności. Nazbierało się 500 i uwaga, będziemy biedni, pach. Bieda nas cała. Dobrze, zacznijmy sobie. Pojedzone, popite, można ruszać w bój. To bołek też pełen zapasów. I jak już tutaj jesteśmy na tej legendarnej Krecie, to może tutaj przytoczę całą tą opowieść o Minotaurze dla tych, którzy nie znają, kim był Minotaur, a więc to był pół człowiek, pół byk. Był to syn jakby króla z Krety, ale niekoniecznie, bo bardziej królowej. Wszystko się zaczęło od tego, że król Minos objął panowanie nad Kretą i to było tak, że jakiś tam fal mórz wyłonił się biały byk od Posejdona, boga morza. Przy czym była taka umowa pomiędzy tym królem Minosem a Posejdonem, że mu ofierze tego takiego białego byka złoży, pięknego białego byka, jakiego dostał, jako symbol swojego rządzenia. Właśnie ten prezent miał oznaczać to, że on będzie nowym królem. I tak mu się ten byk spodobał, że postanowił sobie go jednak zatrzymać. Złożył w ofierze Posejdonowi jakiegoś innego byka. Uznał, że to wystarczy, ale Posejdon się w tym wszystkim połapał. I wykorzystał tutaj boginię Afrodytę, która jakoś takim eliksirem miłości żonę tego króla Minosa upoiła. A ta żona z kolei się zakochała w tym byku. No i jak wiemy w tej legendzie, to z tego związku powstał właśnie pół człowiek, pół byk, Minotaur. Także tak by to mniej więcej wyglądało. I Minotaur został uwięziony w tym labiryncie, który zbudował też znany tutaj konstruktor Dedal. Dedal znacie. Pewnie Dedala i Ikara. Ten właśnie ojciec Ikara, który spadł. Dedal, który mu te skrzydła właśnie zmajstrował. A Dedal również, oprócz tego, że zaprojektował ten labirynt na zlecenie króla, żeby uwięzić tam tego potwora, jeszcze tak głoszą tam jakieś opowieści, że tej królowej, czyli tego Minosa, żonie jeszcze zrobił jakiś strój krowy, żeby tego byka oszukać. Wchodziła w ten strój krowy i ten byk ją tam, no, wyobrażacie sobie.
jak to się skończyło później, żeby tego Minotaura zgładzić, no to został do tego wyznaczony Tezeusz, który miał go pokonać i skrócić jego męki w tym labiryncie, bo wielu śmiałków próbowało, ale nikt nie wychodził z labiryntu żywy, ponieważ każdy się w nim gubił, a później zostawał pożerany przez właśnie Minotaura. O, pamiętnik nastoletniej Menady. Nie, nie chcę tego. Nie będziemy czytać takich nastolatek tutaj. Nie będzie taki. To nie będzie seria poświęcona nastolatkom. Chociaż jeśli są jakieś fanki, to oczywiście. Jak najbardziej. Chociaż podejrzewam, że mało. No i wracając do tego Tezeusza, pomóc miała mu nić, którą dostał od Ariadny. Kłębek w zasadzie, który gdy wchodził do Minotaura, rozwinął przy wejściu i miał mu to później pomóc w wyjściu z labiryntu. No i udało mu się, zgładził Minotaura i po kłębku, po nitce do kłębka wrócił. Chociaż ja też słyszałem o przejściu labiryntu kiedyś, jakiś tutaj taki myk, że trzymaj się jednej ściany, to dojdziesz do końca. No i coś w tym jest, bo rzeczywiście na logikę, idąc po jednej ścianie, chyba to było lewej ścianie, ale podejrzewam, że którąkolwiek ścianę nie wybierzemy i będziemy się jej trzymać, to zawsze znajdziemy wyjście z labiryntu, bo nas tak czy siak, gdy zajdziemy w ślepą uliczkę, to by jadąc na przykład z lewej strony, to prawa strona się po zakręcie zmieni w lewą, także właśnie sposób na labirynt. Każdy labirynt. A to pewnie od małego dzieci teraz uczą takich zagajek rozwiązywania. Dobra. Nie będziemy dużo gadać takich opowieści. Trzeba cisnąć, bo trzeba skończyć ten właśnie labirynt w tym odcinku. Czy pasowałoby? Mam nadzieję, że się uda. Chociaż może to troszkę potrwać. Need more energy. Sandałki Hermesa, posłańca bogów, latającego na butach ze skrzydełkami, niby tak go przedstawiali. Też już tyle przeróżnych historii słyszałem o różnych rzeczach, bogach, niebogach, że ciężko powiedzieć, jak to tam było naprawdę. Jak w to wierzyć?
rzeczywiście mitologia grecka to jest taka moja najbardziej ulubiona, bo to jednak ten klimat jakiś był taki, no, niesamowity. Taki, jakiego w innych starożytnych, mitologicznych opowieściach nie ma. Coś w tym takiego było właśnie, co chwytało za serce i ogórki. Not enough energy. O, jest jakiś bosek tutaj. Władca runów. Kinzir. Bohater Arachnosów. O, ale krwawienie zebrał. Chodź do grupki, chodź do grupki. Oni ci tu rozpryskowymi podbijają jeszcze. Ach. No i pad. No, coś poleciało. Naręczniki arachnosów. Chityna, krzepy. No, może się przydadzą. Nic ciekawego. O, coś mi tu zdjęło. Kostur, dobra. Do kuścika. O, kolejny. Skąd to się nabrało tego tyle? Ale ładnie. Ładnie siedzi. O, głodny jest, głodny. Ja już najedzony, więc... O, do widzenia. Szybko, o, padło. I kolejne arachnosy. Need more energy. O. Coś tu. Dobre pająki. Proszę, kosturek. Poczyna się na zimno, siła nie trzeba. Do sprzedaży wszystko. A, zapomniałem, chyba mi wpadł level up. Nic nie dodałem. Bijemy. Ha, salwa, nie. To trzeba do końca. I w końcu jest finezja ze włowów. Tak, to trzeba będzie zrobić. I tutaj przycieranie szlaków jakieś. Chociaż to nam znowu energię. No, coś się wbija, potem mistrzostwo burzy trzeba będzie.
Teraz ręczność. A i zrobimy sekundkę przerwy. Już z powrotem. A ja się chyba troszkę jednak przeliczyłem, że w tym odcinku tego Minotaura dojedziemy, bo już kurczę, trochę czasu minęło, 15 minut. Tu dopiero jesteśmy jeszcze na tych takich graniach trytonów, to jest słabo, słabo, no. Not enough energy. Uroki uczniczy. Oj, oj, to jest niedobre. Jeszcze jaskinie, no pewnie jakiś starożytny grobowiec. Pewnie, że zwiedzimy, co byśmy nie zwiedzili. Cały labirynt chyba będzie na oddzielne nagranie, coś mi się wydaje. O, jaka armia. Łapka. Aj, nic ciekawego. Normalnie w tych grobowcach nawet tu by się coś przydało. A w sumie jeszcze na koniec nagrania może pokażę bonusowego. Tak się na Eternal Embers przeszedłem dzisiaj i fajną znalazkę znalazłem. No. Właśnie tam jakoś tak dość fajnie lecą te przedmioty. Lepiej niż tutaj. Wiadomo, z jednej strony, że poziom legendarny, ale tutaj nawet na legendarnym w sumie na tych planszach nie ma szału na tych pierwszych aktach. Tam jest od razu taki drop, że klękajcie narody. Tych trupów i trupów. Cały hordo. Jest, Leukos, tyran z Krety. No nie. O kurde. Wysoko postawił poprzeczkę. Chociaż właśnie jedyna nadzieja, że się go fajnie w grupkach uda. No, schodzi mu życie dobrze. Ła. To nie było przewidziane.
Nie miałem w zamiarze otwierać plecaka i wyciągać banana, jak mnie taki gość atakuje. No legaj. O. Nie. Słabo, słabo. W tym grobowcu było, no. Nic konstruktywnego nie poleciało. Bieda. To czas się stąd zabierać. No i ostatni potworek. I co? I nic. Podtrzymała drop. Biedny. No ale cóż. Może następnym razem. Ogólnie sobie kolekcjonuję wszystkie sety z gry, jakie uda mi się tylko wydropić. Że sobie zbieram i zbieram. Nie wiem dlaczego, takie jakieś chyba zboczenie zawodowe, że lubię kolekcjonować. No, kilka tam. Nie wiem, czy kompletne jakieś mam, w sumie kilka pewnie mam, ale. Ale wiele mi jeszcze brakuje tam itemków. Mam na przykład jakieś co trzy części na pięć czy coś takiego. No ale wiadomo, ciężko jest sobie tak wszystko wydropić. Też nie korzystam z jakichś nie wiadomo jakich modów czy coś. Tylko podstawka. To co ma do zaoferowania tej gra. Na Steamie mam oczywiście tutaj ten konto i po prostu z wszystkimi patchami, update'ami i tyle. I nic więcej. Żadnych tam nowości jakieś widziałem, jakieś ludzie ładują powiedzmy tam 15 tyfonów. Jakiś mod, żeby tu z 15 tyfonów. To nie, to chyba nie na moje nerwy by było. 15. No chyba, żebym miał aż tak dobry sprzęt, żeby. Wiadomo, wszystko od sprzętu zależy. No i buildu przede wszystkim. Jeszcze jestem takim znowu buildowym koksem, że sobie z 15 tyfonami poradzić, no to. No nie wiem, chyba raczej nie. Podejrzewam, że to jest tylko na określony typ postaci, bo to nie każdą postacią 15 tyfonów można by było zatuć. Dobrze, idziemy, dobrze, idziemy. O, sprzedajemy te głupoty. O, siłę sobie na wszelki zostawię. No, pewnie sobie wejdziemy do labiryntu, do jakiejś pierwszej, lepszej fontanny i tam się ten odcinek zakończy, bo to znowu nie ma co tego przedłużać nie wiadomo ile. Takie ja wiem. Godzinka 40-50 minut to jest myślę dość na odcinek.
jakby się coś wysypało, nie daj Boże, i trzeba było wszystko powtarzać, no to trochę lipnie, jak się urwie na przykład 3-godzinny odcinek. Więc no myślę, że ta godzinka to trzeba będzie nawet powtórzyć, jak się coś sypnie, to nie będzie aż tak tutaj aż bolała, ale wiadomo, stracony czas to zawsze stracony czas. Sobie akurat czas bardzo cenię. Czasami nawet lepiej za coś zapłacić, tak na logikę, że ludzie są różni, bo wolą się z wieloma rzeczami bawić do nieskończoności, aż coś zrobią, a czasami wystarczy zapłacić, powiedzmy, za jakąś głupotkę, dyszkę i mamy na przykład 5 godzin czasu oszczędzonego. I to jest właśnie umiejętność, żeby patrzeć, co nam dużo zajmuje czasu, a sobie jakoś radzić, żeby właśnie tego czasu zyskiwać, a nie tracić w życiu, bo w życiu mamy limitowany czas. Nic tego nie zmieni. Każdy ma dany tutaj licznik właśnie i nie przeskoczymy tego. Trzeba oszczędzać, trzeba skupiać się na rzeczach, które przynoszą nam najwięcej satysfakcji, które potrafimy robić, a rzeczy, których nie potrafimy robić, albo długo nam zajmują, albo nam marnują dużo czasu, no to zlecajmy jakimś fachowcom po prostu. Na przykład, ktoś ma taki głupi przykład. Na przykład ktoś ma myszkę, która mu się zepsuła i poświęci, no myszka za powiedzmy 10 zł. I poświęci 3 godziny, żeby ją naprawić. Nie lepiej już nową kupić? No, jak się ma droższe myszki, to wiadomo. No, ale taki, to był tylko taki przykład. I znowu zbezczeszczone tutaj, znowu. Nigdy dość bezczeszczonych trupów. Bezcześćmy jeszcze je bardziej. Teraz już są dopiero zbezczeszczone, jak widać. Leżą. Trupa, jak to się fachowo nazywa, podwójny trup. Zrób do butelki jętej. Dobra, dobra. O, w końcu ktoś tutaj na zmianę przystosowania, przysposobienia, znaczy się do tych potworów. W końcu mamy automatoje. Takie tytaniczne trochę wojowniki. Konstrukty. Czy one nie były wykuwane czasem w jakiejś glinie? Kto to wie? Tego nie kojarzę do końca z tymi automatojami wątku.
Wątek z zombie prędzej. A to już bardziej w jakichś. Wudu i innych tym podobnych. No, a szkieletów to też w mitologii greckiej. Nie kojarzę. Czy te stworki to są chyba akurat tak, jak taki zapychacz do gry ogólnie. Może coś było. Jakiś wątek, że trupy uciekły z Tartaru na przykład. Need more energy. I jakkolwiek to brzmi, nie jest to reklama serka topionego tartar. Dobra, wkraczamy do tego w końcu labiryntku tutaj powoli. Bo tu jest już pałac Knossos, a w pałacu jest ukryty właśnie labirynt. Słabo na nie działają łuki, niestety. Chociaż nawet nie tak znowu najgorzej. Bywało gorzej chyba. No, muszę troszkę pozbierać, bo wyczyściłem się ze złota, jak postawiłem tą skrzyneczkę. Trzeba będzie troszkę. No i jest labirynt. Może troszkę tego labiryntu przejdę i pewnie się skończy ten odcinek tutaj. A następny, no to już polecimy z tym Minotaurem. Not enough energy. Jak najwięcej ich zebrać, to jest raz. Zakładamy to i tak pięknie je. No, jeszcze więcej pewnie. Chodźcie, chodźcie, nie uciekajcie. Zabawa w chowanego normalnie, raczej gonionego, berka. A kto mnie dotknie, kto mnie dotknie. A chyba nikt. Nie dali rady. No i teraz druga strona. No niesamowicie się dobrze bawię takim słabym
charakterem tutaj. Może dlatego, że takie wyzwanie właśnie jest, że jest ciężko. Bo zwykle się człowiek tutaj posiłkował jakimiś znalezionymi itemkami. Było dość tak przyjemnie. A tu jest takie wyzwańko dość wymagające. Kurde, męki. Co to będzie na innych poziomach trudności, jeśli ta postać się nie udźwignie? Jeśli skalowalność zostanie, to później to będę przechodził to kilka lat. Nie no, tak nie może być. Coś tu trzeba będzie poradzić na to. No ja proponuję, żebyśmy sobie tutaj skończyli. Jeszcze wbiję jakieś dodatkowe rzeczy. No, na przykład to. Ziołowy lek się nam przyda. I może do ruchu troszkę. Albo szybkość ataku. Aha. No, coś by tu pasowało. Szans uniknięcia pocisków nie potrzeba na razie. Dajmy sobie ruch. I kończymy. Dzięki za oglądanie. To na tyle w tym odcinku. Zapraszam na finałowy odcinek pierwszego aktu, już w następnej części. Cześć! Głowy mają usta, ostatnie wieczerza, dla szczęścia truchle.